Dziękuję, a teraz poproszę kolegów. Dziękuję bardzo, a teraz kolega Daniel Obajtek z ramienia EKR-u. 21 kartek papieru kosztowało gdzieś około 1,5 euro. Nie warte było to 1,5 euro. Propagandowo żaden PR-owiec by się tego tak naprawdę nie powstydził. Piękne słowa, prowadzenie dyrektyw związanych z energią i z klimatem. A co za tym tak naprawdę idzie? Reforma ETS 1, ETS 2, który bardzo mocno obciąża te wszystkie gospodarki, bo to jest tak naprawdę podatek dodatkowo w kwestii paliw. Dyrektywa budowlana, remonty budynków, instalacji, ogrzewanie. Po prostu część ludzi w Europie będzie musiała zrezygnować ze swoich mieszkań, ponieważ nie będzie stać ich utrzymać. Zakaz używania silników spalinowych. Popatrzcie w trakcie powodzi, czy silniki elektryczne, czy różne samochody elektryczne dałyby radę? Przecież Europa nie jest w stanie wyprodukować 30% ładowarek, 70% ładowarek musimy ściągnąć z Chin. Nierealna gospodarka wodorowa, nawet Trybunał Obrachunkowy powiedział, że nie ma możliwości zaimplementowania ani technologicznie, ani finansowo. Co więc byłoby lepsze? Lepsze byłoby, byście Państwo przez 5 lat nie podejmowali decyzji. Nawet lepiej byłoby Wam za te decyzje płacić. Biznes sam by się regulował, sam by inwestował w nowoczesne technologie. Ten biznes był konkurencyjny. Byłyby nowe miejsca pracy, prowadziłby technologie, które doprowadzają do mniejszej emisji. Dowód? Proszę zobaczyć, jak rozwijało się PKB Unii Europejskiej. 0,5%. Jak rozwijało się Stanów Zjednoczonych w 2023 roku? 2,5%. Chin? 5%. O jakiej Państwo mówicie konkurencyjności Unii Europejskiej tak naprawdę? Gdzie widzicie pewne plany? Kwestia atomu. Raz uważacie, że atom nie, raz uważacie, że atom tak, raz uważacie, że gaz jest emisyjny, ale będzie uznany za nieemisyjny. Cały czas zmieniacie tak naprawdę swoje zdanie. Uważam, że koniec snów, powinna się Europa obudzić, bo nie będzie konkurencyjna. Obudźcie się, Europo. Jeżeli nie chcecie się obudzić, to tu zostawiam ten budzik, żeby budzik obudził właśnie Was. Mówimy o różnych programach europejskich. Mówimy, jak ważna jest polityka dla gospodarki, ale tak nie jest. I nie mówię tego jako polityk, ale mówię to jako prezes największej spółki w Europie Środkowo-Wschodniej, rozmawiając z biznesem międzynarodowym. Nikt w Europie nie będzie inwestował, bo jest przeregulowana. Europejczycy będą tracić miejsca pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a teraz bardzo proszę Panią Szydło o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Unia energetyczna miała być gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Europy, miała gwarantować konkurencyjność gospodarki europejskiej, wreszcie miała gwarantować, że Europejczycy będą płacili niskie ceny za energię, a koszty utrzymania ich mieszkań będą spadały, co będzie pozwalało na to, że będzie poprawiała się po prostu koniunktura w Unii Europejskiej. Ale im dłużej trwa ten pomysł, im więcej rodzi się różnego rodzaju projektów i pomysłów typu Zielony Ład, tym bardziej obnażona jest słabość tego projektu. Gospodarka europejska przestaje być konkurencyjna. Zwolnienia, utraty miejsc pracy w kolejnych krajach, nawet w Niemczech duże fabryki samochodowe zwalniają pracowników, przenoszą swoją produkcję poza Unię Europejską. Bezpieczeństwo energetyczne, wojna na Ukrainie obnażyła niestety, jakie błędy były podejmowane, chociażby jeżeli chodzi o budowę rurociągu Nord Stream 2. No i wreszcie ceny codziennego życia dla Europejczyków. Oczywiście Coraz droższe życie powoduje, że Europejczycy ubożeją. Czy można dalej kontynuować projekt, który się nie sprawdza? Nie, nie można. Trzeba wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów, poprawić to, co jest możliwe i rzeczywiście stworzyć Unię Europejską, która będzie bezpieczna energetycznie, konkurencyjna gospodarczo i da godne życie Europejczykom. Dziękuję bardzo. To teraz głos zabierze pani Anna Bryłka. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, polityka energetyczna Unii poniosła klęskę. Ceny energii w Europie są 2 razy większe niż w Stanach Zjednoczonych. Na starym kontynencie są one przecież obciążone kosztami realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego i Europejskiego Zielonego Ładu. Według prognoz w 2050 roku koszty wytwarzania energii będą w Unii Europejskiej o 50% wyższe niż w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Jeśli Unia Europejska chce zwiększyć konkurencyjność swoich gospodarek, to musi już dzisiaj skończyć z utopijną polityką klimatyczną, zdjąć absurdalne koszty z wytwarzania energii i dać wolność państwom członkowskim do samodzielnego kształtowania miksu energetycznego dostosowanego do sytuacji konkretnego kraju. Bieda i zacofanie to efekty kosztownej polityki klimatycznej, które dotykają każdego gospodarstwa domowego w Europie, również w Polsce. Albo wy to zatrzymacie sami dzisiaj, albo jutro zostaniecie zmieceni przez rozgniewane narody Europy. Dziękuję. Dziękuję, a teraz poproszę kolegę Nykiel. Dziękuję. Głos zabierze pani Nykiel. Przewodniczący, szanowni państwo, droga pani komisarz. Unia energetyczna zdała egzamin podczas kryzysu energetycznego, który został wywołany wojną w Ukrainie. Wtedy pokazaliśmy, że jeśli jesteśmy razem, działamy solidarnie, pokonujemy nawet największe przeszkody. Nie powinno to jednak uśpić naszej czujności, bo przed nami wiele dalszych wyzwań. Z jednej strony unijne cele klimatyczne, z drugiej globalna konkurencyjność, zwłaszcza w przemyśle. Niestety pomimo tego, że ceny energii są bardziej konkurencyjne niż to było w czasie kryzysu energetycznego w 2020 roku, są nadal bardzo wysokie i powinniśmy podjąć działania zarówno unijne, jak i krajowe w celu zapewnienia konkurencyjności tych cen. To od cen energii zależy nie tylko rozwój gospodarczy i inwestowanie w rozwój przemysłu, ale przede wszystkim poziom życia obywateli. Ubóstwo energetyczne to nadal ogromny problem, który dotknięci są w szczególności obywateli z grup wrażliwych. Drodzy koleżanki i koledzy, raport RAGE pokazuje, że mamy 5% lukę inwestycyjną, której koszt wynosi 800 miliardów euro rocznie. Aby zniwelować tę lukę, musimy ukierunkować nasze myślenie na wykorzystanie nie tylko kapitału prywatnego, ale przede wszystkim wspólnych funduszy unijnych. Proszę jednak, abyśmy nie zapominali o regionach w Europie, przed którymi stoi największe wyzwanie związane z transformacją energetyczną. I mam tu na myśli przede wszystkim region, który reprezentuję, czyli województwo śląskie. A dodatkowo w związku z kataliskami powodziowymi niektóre regiony w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce, będą musiały odbudować infrastrukturę, w tym energetyczną, i na nowo zapewnić dostawy energii i ciepła możliwie jak najszybciej. To ogromnie ważne. I aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebna nam jest tania i czysta energia, a bez silnej i solidarnej Unii Energetycznej nie osiągniemy tego. Dziękuję bardzo. Kolego Szczerbu. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan Szczerba. Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Unia energetyczna to bezpieczna, przystępna cenowo i zrównoważona energia dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a celem jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną i zmniejszenie zależności od zewnętrznych źródeł energii. Chciałbym podziękować za 9. już raport na temat stanu Unii Energetycznej, który potwierdza osiągnięcia, ale również pokazuje kolejne wyzwania. Według sprawozdania import rosyjskiego gazu zmniejszył się z 45% w 2021 roku do 18% w połowie 2024 roku. Pytanie do pani komisarz, czy te dane biorą również pod uwagę LNG? I wiemy też, że nie wszystkie państwa członkowskie idą w tym samym tempie i czy są jakieś kraje, które zwiększyły swoją zależność i czy Komisja ma pomysł, jak pomóc w tej sprawie, aby jeszcze bardziej szybciej odejść od rosyjskich paliw kopalnych. Kolejna kwestia, ona jest również związana, pani komisarz, z moją wizytą w Kijowie, którą odbyłem 4 dni temu. Magazynowanie energii. Unia osiągnęła swój cel w tym zakresie na poziomie 90%. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Jeszcze przed terminem listopadowym. Natomiast wiemy, że dla Europy najbliższa zima nie będzie zagrożona brakami dostaw energii. W odmiennej sytuacji jest Ukraina. Według danych, które otrzymałem w Kijowie, Ukraina w kolejnych miesiącach będzie miała dostęp do prądu i ogrzewania tylko przez 2 godziny dziennie, co spowoduje być może kolejne fale migracyjne spowodowane brakiem ciepła. Czy Komisja pracuje nad tym problemem? Jak możemy pomóc Ukrainie, ale również jak możemy ewentualnie pomóc krajom, które będą objęte kierunkiem potencjalnej migracji? No i wreszcie kwestia tego, czy chodzi o problem ciepłownictwa. Jak możemy tutaj z jednej strony wypełnić zobowiązania związane z przede wszystkim wymianą rur ciepłowniczych. W Polsce 15 milionów osób korzysta z ciepła systemowego, a tylko w moim mieście, w Warszawie, 2 miliony mieszkańców. Ten problem dotyczy 80% mieszkańców. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Teraz proszę bardzo, pan Ozdoba. Zaminął w energetyce, że energetyka stała się narzędziem w rękach Władimira Putina. Niemcy są odpowiedzialne za kryzys energetyczny z jednego prostego względu – Nord Stream. Nord Stream to jest sumienie, które powinno być poruszone w Berlinie, bo gdyby nie małżeństwo Berlina z Moskwą, nie byłoby pewnie sytuacji na Ukrainie. Węgiel, gaz i atom to jedyne stabilne źródła energii, które w tej chwili mogą funkcjonować. Walka z węglem jest zrozumiała z uwagi na pewne kwestie klimatyczne, ale jeżeli odchodzimy od węgla, to dlaczego nie stawiamy na atom? Bo stawialiśmy na gaz, dlatego że była strategia Energiewende. Bo Berlin wymyślił sobie biznes razem z Federacją Rosyjską i za to wszystko zapłaciły europejskie rodziny. Do tego wszystkiego był potrzebny sztuczny podatek. Europejski system handlu emisjami, sztuczny podatek, który powoduje, że przemysł oraz europejskie rodziny płacą coraz więcej. Przemysł jest wypychany z Europy, dlatego że tak sobie wymyślili spekulanci. I zamiast to wszystko zrozumieć, dalej Europa podąża w kierunku, który oznacza kryzys energetyczny. Można to przenieść w sposób wirtualny, a wręcz na rzecz bajek. Chcieli Flintstonów? No chyba tak, bo Jetsonowie nie są dzisiaj realni do wprowadzenia. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Kryzys energetyczny jest wtedy, kiedy nie ma stabilnego źródła energii. A jeżeli nie mamy węgla, nie mamy gazu i nie mamy atomu, to co wybierzemy? Nie zawsze świeci, nie zawsze też w odpowiedni sposób wieje. Dlatego Unia Europejska, jeżeli nie zreformuje swojego podejścia, nie odrzuci sztucznych mechanizmów, doprowadzi do kolejnego kryzysu i kolejny raz da narzędzie, jakim już kiedyś korzystał Władimir Putin. Dziękuję.